Cześć, jestem Vadim, wy jesteście w siedzibie RoboSoccera. Robimy pierwszy robot na świecie do gry w piłkę nożną. To jest mój zespół, który pracuje nad tym projektem. Chodźcie, pokażę, co my mamy. Ten pomysł powstał przy piwie. Piliśmy piwo i patrzyliśmy, jak z jednej strony ludzie na konsoli grają FIFA, a z drugiej strony grają piłkarzyki. I wtedy pomyśleliśmy, fajnie było to połączyć. Przypomniało nam się też kiedyś, że na studiach w Stanach Zjednoczonych budowaliśmy takie ogromne roboty do gry w piłkę na konkursy. Jeden taki robot był pewnie 90 cm długości, metr wysokości, kosztował 10 tysięcy dolarów. No i pomyśleliśmy z Witkiem, że fajnie by było to zmniejszyć do rozmiaru myszki komputerowej, żeby można było tym sterować przy smartfonem i tak przy piwie po prostu normalnie się pobawić. No i tak powstał pomysł na RoboSoccera. Wspólnie z naszymi inżynierami siedliśmy i zaczęliśmy pomysł projektować. Pierwsze prototypy miały tylko dwa kółka, były brzydkie, część była zbudowana na częściach z Ikei, nie jeździły dobrze, sterowanie przez Bluetooth się obrywało cały czas, generalnie były same problemy, ale krok po kroku, z każdym nowym typem dochodziliśmy do tej wersji RoboSoccera, co mamy teraz. Startem podkarpackie dał nam bardzo dużo. Tak naprawdę nie chodzi tu tylko o pieniądze, bo moje wcześniejsze doświadczenie biznesowe było głównie na rynku B2B czy B2G, bo robiliśmy ogromne drony przemysłowe dla Europejskiej Agencji Kosmicznej, inne duże przemysłowe projekty. A platformy startowe, Starting Podkarpackie nauczyło nas, jak docierać do tego klienta B2C, do zwykłego użytkownika, zwykłego konsumenta. Pomogło nam dopracować model biznesowy, złożyć wniosek patentowy, zarejestrować znak towarowy, czyli takie naprawdę podstawowe rzeczy, o których na początku biznesu zazwyczaj się nie myśli. Trwa nabór do platformy startowej Start in Podkarpackie. Projekt jest skierowany do osób fizycznych, które mają pomysł na biznes związany z branżą lotniczą, motoryzacyjną, informatyczną lub budowlaną. Ze wsparcia skorzysta 200 nowych przedsiębiorstw w ramach 5 rund inkubacji. Startupy będą brały udział w programie inkubacji dostosowanym indywidualnie do danego przedsiębiorstwa w zależności od branży i specyfiki danego pomysłu. W ramach pracy nad rozwojem pomysłu startupy będą mogły skorzystać z usług podstawowych i specjalistycznych, a także wsparcia ekspertów i mentorów. Udział w projekcie Platforma Startowa Start in Podkarpackie i zakończenie inkubacji umożliwi ubieganie się o bezzwrotną dotację w wysokości do 1 000 000 zł. Szczegóły na stronie startinpodkarpackie.pl.